zrobić, żebyście nie traktowali tego naszego małego kursu jako wprowadzenie do jakiegokolwiek certyfikatu linuksowego, bo to nie do końca o to chodzi. To jest po prostu dla was, żebyście się mogli zapoznać z tematem, czy w ogóle podoba wam się taka struktura systemu, czy podobają wam się takie metody zarządzania tym systemem i czy w ogóle to jest coś, co mogłoby was skierować gdzieś na dalszą ścieżkę w IT, niezależnie od tego, czy byłby to administrator Linuxa, administrator sieci, DevOps, tester, programista, bo to tak naprawdę tutaj nie ma większego znaczenia. I generalnie, żeby rozpocząć rozmowę o tym, czym jest Linux i wprowadzić was do tego systemu, warto by było rzucić jakieś tło historyczne do tego, czym w ogóle Linux jest. I tak bardzo ogólnikowo w jednym zdaniu, Linux to jest oczywiście darmowy system operacyjny z rodziny Nixów. W ramach tej rodziny wyszczególniamy właśnie Linuxa i Unixa. A sam system jest tworzony przez społeczność i dystrybuowany na licencji GNU/GPL i generalnie nie jest w nim zawarta żadna metoda płacenia za samą dystrybucję Linuxa, natomiast mogą i pojawiają się odpłatne wersje wsparcia i tu mówimy przede wszystkim o platformie Red Hatowej, czyli po prostu IBM. Natomiast jeżeli chodzi o mały rzut historyczny, skąd się Linux wziął? Wziął się, w zasadzie powstał jako projekt autorski, hobbystyczny jednego ze studentów na fińskim uniwersytecie, który zwał się i zwie się nadal, bo jeszcze żyje, Linus Torvalds. Generalnie Linus stworzył sobie darmowe jądro, swoje własne jądro systemu, natomiast to jest tylko połowa całej historii, dlatego że cały ten galimatias zaczyna się od tego, że istniał taki system jak Unix, który był systemem płatnym. To był system komercyjny, on był w swoich strukturach dość zbliżony do tego, jak wygląda dzisiaj Linux, natomiast w tamtych czasach, mówimy tu o czasach 70., 80., nie było darmowego rozwiązania, które by jakkolwiek wspierał podobną funkcjonalność. Alternatywy to był po prostu niestety tylko i wyłącznie DOS, bo nawet jeszcze nie możemy mówić o Windowsie. Powstała więc inicjatywa, która miała stworzyć darmową właśnie alternatywę dla Unixa i część osób, które pracowały właśnie w latach 80., 90. nad takim projektem stworzyła podwaliny pod coś, co dzisiaj możemy nazwać dystrybucją, czyli stworzyli bardzo duży zestaw oprogramowania wspierającego system operacyjny, natomiast to, czego im brakowało, żeby móc powiedzieć, że jest to pełnoprawny system operacyjny, to jest prawdziwe jądro systemu. O tym, czym jest jądro i czym jest dystrybucja, dowiecie się dosłownie za chwilę. Natomiast przez dobre 10 lat jądro, które było, na którym oparte były te dystrybucje właśnie GNU, dlatego że od GNU się to na dobrą sprawę zaczęło, nie były zbyt popularne. I po tym, jak Linus Torvalds wypuścił na świat i oddał w formie darmowej swoje własne pierwsze jądro systemu, to okazało się, że połączenie tego jądra wraz z tymi dystrybucjami, które już wcześniej były stworzone, dały nam bardzo kompletny i użyteczny system operacyjny, który właśnie został nazwany Linuxem. I tutaj mówimy właśnie o dwufalowych czy też dwutorowych nazewnictwie, dlatego że mówimy o Linuxie jako o jądrze, który swoją drogą jest samoistnym akronimem Linux is not Unix. No i mówimy też właśnie o dystrybucjach Linuxa, które są całą otoczką tego, co robi jądro, czyli wszystkimi programami wspierającymi nasze jądro. Jakie cechy możemy wyszczególnić w ramach systemu Linux? No mamy tutaj cechy, które są już w dzisiejszych czasach dosyć uniwersalne, natomiast mamy też cechy, które są dość nietypowe właśnie dla Linuxa, bądź też były nietypowe dla Linuxa przez wiele, wiele lat. Jedną z największych cech, o których mówi się przede wszystkim pod kątem pracy korporacyjnej w kwestii, dlaczego Linux jest najbardziej popularną dystrybucją na wszelkiego rodzaju serwerach, jest jego stabilność, bezpieczeństwo i wydajność. Takie połączenie.
po prostu przez wiele lat funkcjonowało takie powiedzenie, że Windows nie jest tak bezpieczny, tak stabilny i tak wydajny jak adekwatne dystrybucje Linuxa. Ja jako stary admin mogę się z tym nie zgodzić, natomiast statystyka mówi twardo. Jeżeli chodzi o maszyny profesjonalne, Linux ma znakomitą większość instalacji i to właśnie na różnego rodzaju dystrybucjach Linuxa pracują w zasadzie wszystkie maszyny, z którymi się spotykamy w naszej codziennej pracy, czyli wszelkiego rodzaju serwerownie, nie tylko popularnych dystrybutorów jak Netflix czy, nie wiem, dostawcy gier, ale również o wszelkiego rodzaju superkomputerach, które przetwarzają informacje, kończąc na nich. Jeżeli chodzi o też kolejne cechy Linuxa, to mamy tutaj też niskie wymagania sprzętowe, dlatego że o ile w ramach macOS-a czy w ramach Windowsa możemy mówić, że one wraz z rozwojem sprzętu te wymagania też rosną, o tyle w przypadku Linuxa tak naprawdę nie jesteśmy skazani na tą mainstreamową dystrybucję, która gdzieś dotyczy największej ilości ludzi. Możemy bez problemu pobrać taką dystrybucję, która będzie działała na komputerach naprawdę starych albo na urządzeniach nowoczesnych, ale mieszczących się dosłownie w portfelu. Mówimy tutaj o jakimś Arduino czy jeszcze mniejszych Rapsberkach, które posiadają, nie wiem, jedno jądro 500 MHz i 256 MB RAM-u, bez problemu znajdziemy taką dystrybucję Linuxa, która na tym będzie działać. Bardzo ciekawą funkcjonalnością ogólnie dystrybucji Linuxa jest to, że współdzielą one sobie biblioteki. System Windows posiada coś podobnego w postaci dystrybucji DLL. Jeżeli wam to cokolwiek mówi, to są właśnie dynamiczne biblioteki. Natomiast w przypadku Linuxa działa to troszeczkę inaczej, dlatego że mamy dosłownie jedną wersję danej biblioteki, danego pliku wykonywalnego często również. I wszystkie pozostałe programy, które chcą korzystać dokładnie z tej samej biblioteki, mają po prostu tę jedną wersję podlinkowaną. O tym, czym są linki, dowiecie się, jeżeli będziecie chcieli dalej uczestniczyć w naszych sesjach w późniejszym etapie, natomiast chciałbym tylko, żebyście właśnie wiedzieli, że dzięki temu, że mnóstwo tych plików jest współdzielonych między wszelkiego rodzaju nie tylko natywnymi, ale też doinstalowywanymi programami, sam w sobie Linux zajmuje dużo mniej przestrzeni na dysku niż wszelakie inne dystrybucje Windowsa, czy obstawiam, że Maca też, chociaż tutaj trochę zgaduję, bo z Maciem nie miałem zbyt wielkiej styczności. Swoją drogą macOS pochodzi również z Unixa, tylko typowo z Unixa, nie jest oparty właśnie na żadnym dodatkowym jądrze Linuxa. Jeżeli chodzi o dalsze elementy związane z tymi cechami, wysoka konfigurowalność i modularność, to chodzi oczywiście o to, co powiedziałem wcześniej, czyli że możemy dostosować sobie ten system do swoich własnych potrzeb, w zasadzie przez cały przekrój tego, co chcemy z nim zrobić, czyli od jakichś Rapsberek, czy też, nie wiem, urządzeń IoT, jak nasza lodówka, aż skończywszy na superkomputerach, które liczą DNA, to wszystko to w zasadzie możemy sobie przygotować pod nas i taki Linux będzie pracował. A o tym, jak bardzo Linux jest też modularny i konfigurowalny dla nas, można powiedzieć o tym, że jest to najbardziej popularny w tym momencie system operacyjny na świecie ze względu na to, że Android jest najbardziej popularnym systemem operacyjnym na świecie, a Android to jest nic innego jak właśnie pochodna Linuxa. Licencja GNU/GPL to jest licencja, która mówi, że możemy użytkować ten system nieodpłatnie, natomiast ta licencja również wspomina o tym, że wszelkie zmiany, jakie chcemy bezpośrednio do jądra umieszczać, muszą być również publikowane publicznie. Czasami można powiedzieć, że niektóre dystrybucje, które są oczywiście płatne jak Red Hat, że one nie udostępniają swojego jądra czy też swojej dystrybucji w formie darmowej, natomiast to nie jest prawda. One owszem nie udostępniają, załóżmy, obrazu ISO takiego systemu, ale jądro
właśnie przez to, że pracuję na licencji GNU/GPL, jest udostępnione. Każdy może sobie takie jądro pobrać, skompilować samemu i otoczyć dystrybucją, którą będzie chciał i będzie miał z tego pełnowymiarowy i pełnoprawny system. Natomiast oczywiście w takiej sytuacji próg wejścia jest znacząco wyższy niż korzystając z gotowej dystrybucji typu Ubuntu, Debian czy jakiejkolwiek innej, która jest dla użytkownika bardzo prosta do wejścia z marszu. Jeżeli chodzi o drugą część, czyli typowo praktyczną, wieloplatformowość to, tak jak już wspomniałem, chodzi między innymi o to, że mamy Linuxa na platformie AMD 64, na Intel 32, na ARM, PowerPC swojego czasu również pracowało pod Linuxami. Generalnie nie ma znaczenia, w jakiej infrastrukturze został stworzony nasz procesor. W 99% przypadków znajdziemy Linuxa, który to będzie obsługiwał. Wielozadaniowość to jest generalnie rzecz już uniwersalna dla wszystkich systemów. Chodzi po prostu o to, że system nie pracuje tylko na jednym wątku jednocześnie, tylko możemy wymieniać tych wątków tysiące czy nawet setki tysięcy na sekundę w taki sposób, że człowiekowi wydaje się, że komputer robi wiele rzeczy jednocześnie, gdzie z punktu widzenia procesora to nie zawsze jest prawdą. Wielodostępność to chodzi o to, że możemy mieć wielu użytkowników podpiętych pod ten sam system jednocześnie i każdy z nich może po prostu pracować na swoim własnym pulpicie. To samo znacie na pewno z Windowsa. Mnogość dystrybucji, to już oczywiście wspominałem, że mamy tego bardzo dużo. Bardzo ważna cecha, która jest unikalna dla Linuxa, względem Windowsa, bo w Unixie prawdopodobnie jest tak samo. Wszystko jest plikiem. I kiedy mówię wszystko, mam na myśli dosłownie wszystko. Jeżeli pomyślicie sobie o programie, to jest plik. Jeżeli pomyślicie sobie o katalogu, to jest plik. Jeżeli pomyślicie sobie o procesie, to jest plik. Jeżeli pomyślicie sobie o użytkowniku, to również jest plik. Generalnie wszystko w systemie Linux jest plikiem. Wobec tego wszystkim w Linuxie można sterować za pomocą po prostu prostych operacji na plikach. To jest bardzo istotna zaleta i to jest też powód, dla którego Microsoft sromotnie przegrywał na polu właśnie operacji i pracy z systemem za pomocą terminala, zanim nie wprowadził swojej własnej konsolki PowerShella, od wersji trzeciej tak naprawdę, bo wersja pierwsza i druga nie była taka fajna. Natomiast oczywiście z tym, że wszystko jest plikiem, wiąże się następna rzecz, czyli konsola administracyjna Bash. To ma dwa znaczenia, bo jednocześnie Bash jest językiem skryptowym właśnie do obsługi Linuxów i jednocześnie jest też konsolą administracyjną. Te dwa pojęcia są ze sobą często tożsame, ale nie zawsze, dlatego że możemy mieć inny terminal, na przykład ZSH. Natomiast jeżeli będziemy się porozumiewać z Linuxem i pisać skrypty, to zawsze będziemy to robić natywnie w języku Bash. No i zgodność z POSIX i ANSI mówi nam ni mniej, ni więcej niż to, że większość elementów systemu Linuxa, przynajmniej te, które są zgodne z POSIX-em i z ANSI, mogą być przenaszane nie tylko między dystrybucjami, ale między również innymi platformami, między innymi Windowsem i Linuxem. Znaczy to ni mniej, ni więcej, jak zapiszecie sobie jakikolwiek plik tekstowy w formacie TXT, to on będzie odczytany dokładnie w ten sam sposób na Linuxie, na Macu i na Windowsie, dlatego że wszystkie trzy są zgodne właśnie z POSIX-em i ANSI. Dobra, i teraz części składowe, czyli czym są GUI, powłoka, terminal, jądro i dystrybucja, dlatego że to są rzeczy, które często są ze sobą mylone, a nie zawsze powinny być. I teraz Linux składa się z takiej, tak na dobrą sprawę, piramidy, na dnie której zawsze spoczywa jakiś sprzęt. Nad tym sprzętem, czyli nad fizyczną warstwą po prostu naszego procesora, RAM-u, dysku twardego i tak dalej, pracuje system operacyjny Linux, czyli tu mówimy właśnie o naszym jądrze. Jak widzicie tutaj po prawej stronie, jest to opisane jako tryb jądra. I tutaj zarządzamy procesami, pamięcią, plikami, wszelkimi operacjami wyjścia i wejścia. Natomiast wszystkie elementy powyżej
należą już po pierwsze do dystrybucji, do trybu użytkownika, po drugie do samej dystrybucji, czyli mamy tutaj wszelkie biblioteki standardowe, powłoki użytkowe, a w końcu interfejs użytkownika. I tak jak mówiłem, to jest jądro, z angielskiego zwane też kernelem, to całe to jest dystrybucja, no i nasza powłoka, czyli to, z czym będziemy pracować nie tylko dzisiaj, znajduje się tutaj, czyli po prostu w programach użytkowych, a na samej górze są interfejsy użytkownika, czyli GUI, o których powiem za chwilę. I działa to jak piramida w taki sposób, że każdy wyższy element korzysta z niższego elementu przy wykonywaniu swoich zadań. Czyli jeżeli klikamy jakikolwiek przycisk w interfejsie użytkownika graficznym, czyli w naszym GUI, to on tak naprawdę wywołuje jakąś funkcję na bazie naszego edytora, załóżmy naszego Basha, czy też ZSH. Ten z kolei wywołuje nam jakieś biblioteki standardowe, które zostały napisane właśnie ze zgodnością jakiegoś POSIX. One z kolei są tłumaczone już typowo na język jądra, czyli na języki niskopoziomowe typu assembler, a te z kolei są wykonywane wprost na sprzęcie w formacie sygnału zero-jedynkowego. Także tak to wygląda. O, no i tu jest jeszcze slajd. Ogółaj. Jeżeli chodzi o te dystrybucje, o których wspomniałem, ich jest naprawdę mnóstwo, z czego najpopularniejsze zdecydowanie będą Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, SUSE troszeczkę mniej, Fedora też już troszeczkę mniej. W ostatnich czasach bardzo popularny jest również Manjaro. To jest ilość naszych dystrybucji związanych z... Inaczej, to jest popularność danej dystrybucji w danym roku. Akurat tutaj mieliśmy 2020. Niemniej to jest w miarę elementem stałym. Dobra, to teraz skoro powiedziałem, że najpopularniejszymi są Ubuntu i Red Hat, to czym one się różnią? Ubuntu jest zdecydowanie najczęściej wybieraną dystrybucją dla osób nowych dla tego systemu operacyjnego i Ubuntu generalnie jest oparty na Debianie, czyli to jest jeszcze inna dystrybucja. Obie są bardzo do siebie zbliżone, różnią się przede wszystkim interfejsami graficznymi, o czym za chwilę, natomiast obie są niekomercyjne i obie korzystają z menadżera paczek DPKG i apta do zarządzania zależnościami oraz pakietami deb do instalowania nowych programów, a tych programów out of the box, czyli po prostu instalujemy system i możemy w sklepie naszego systemu pobrać ponad, w tym momencie już ponad 40 tysięcy paczek z różnymi programami. A czego nie możemy pobrać domyślnie, to już możemy sobie sami to potem przygotować. Natomiast oprócz tego, że ma bardzo dużą ilość paczek i jest bardzo wygodny dla świeżych użytkowników, jest też bardzo często aktualizowany, co ma swoje zalety oczywiście, natomiast jest trochę mniej stabilny przez to od Red Hata i też ma bardzo dużą bazę aktywnych twórców kodu, czyli po prostu mnóstwo ludzi cały czas pracuje nad tym, żeby ten system usprawniać, co też funkcjonuje tym, że mamy na dobrą sprawę co roku nowe wydanie, z czego co dwa lata mamy wydanie tak zwane LTS, czyli Long Term Support. To jest wydanie najbardziej stabilne, na którym zazwyczaj pracują wszelkiego rodzaju serwery, które chcemy postawić właśnie na tej dystrybucji. Na tych pracują najczęściej programiści, jeżeli chcą mieć stabilne środowisko i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie barykady mamy środowisko Red Hata, który jest swoją własną dystrybucją i jest zdecydowanie najczęściej wybieraną dystrybucją dla serwerów, zwłaszcza tych serwerów, które są wielkie, czyli to nie jest pojedynczy serwerek do jednej funkcji, tylko to są właśnie setki serwerów, które pracują w jakimś jednym klastrze, czy wręcz w jednej farmie, superkomputery i tak dalej, i tak dalej. To one w większości pracują na Red Hacie z prostej przyczyny. Jest to dystrybucja, która jest de facto komercyjna, a poprzez komercyjna mamy na myśli to, że
wsparcie dla użytkownika końcowego, wszelkiego rodzaju treningi oraz dodatkowe programy, które chcemy doinstalować spoza takich zwykłych paczek, tylko jakieś specjalistyczne oprogramowanie, będzie dostarczone przez firmę trzecią. My oczywiście za to musimy zapłacić, ale dla wielu firm to jest o tyle wygodne, że po prostu idą i kupują sobie takie wsparcie. Natomiast łatwo zauważyć, że już tutaj widać tą różnicę, że mamy dużo mniej paczek z programami dostępnych do pobrania. Wynika to z tego, że te paczki muszą być idealnie stabilne. One nie mogą się wykrzaczyć z jakiegokolwiek powodu, bo jeżeli załóżmy zabiłyby superkomputer, który właśnie przetwarza, nie wiem, jakąś heliksę DNA i robi to od 2 miesięcy, jak się nagle system wykrzaczy, to stracimy całe te dane, to idzie w dziesiątki milionów dolarów kosztów. Z tego też powodu Red Hat jest rzadko aktualizowany z wersji na wersję, ale jest dogłębnie testowany i w zasadzie wolny od takich usterek. Za to korzysta również z innego menadżera paczek. Typowa różnica właśnie pomiędzy dystrybucjami związanymi z Debianem a z Red Hatem. Tak jak mówiłem, Debian DPKG i apt, a paczki deb. W przypadku Red Hata mamy RPM i YUM. A Fedora, która jest forkiem Red Hata, czyli jego klonem, korzysta jeszcze z DNF-a do zarządzania zależnościami. I jeszcze jedna bardzo ważna z punktu widzenia korporacji zaleta Red Hata to jest to, że istnieje coś takiego tutaj jak Selinux, czyli bardzo wzmocniona warstwa security, która po prostu znacząco ogranicza potencjalne usterki i potencjalne punkty dostępu dla hakerów, którzy chcieliby nam zrobić kuku na naszym systemie. No i żeby to wszystko osiągnąć, mamy niewielką i ograniczoną bazę twórców kodu, dlatego że generalnie dopuszcza się do oficjalnego repozytorium tylko ludzi, którzy naprawdę są dogłębnie już zainteresowani wsparciem tego systemu. Zazwyczaj oni są po prostu pracownikami, w przypadku Red Hata są pracownikami IBM. Jeżeli chodzi o desktop environment, to wśród najpopularniejszych wymieniamy te 4, czyli mówimy tu o Nomie, mówimy o KDE, o wszelkiego rodzaju LX-ach i wszelkiego rodzaju DE. GNOME jest standardem na Ubuntu w wersji 3.0, wcześniej były oczywiście poprzednie. Jest najbardziej popularny ogólnie w nowych dystrybucjach. Ma dosyć spore zużycie CPU i RAMu w kontekście innych środowisk graficznych, a pochodne ma Mate, który jest tak naprawdę forkiem poprzedniego GNOME'a, czyli 2.0. Jeżeli chodzi o KDE, to również dość popularna dystrybucja, korzysta z KDE, czyli Kubuntu. Również ma dość duże zużycie CPU i RAMu, ma bogaty asortyment bibliotek i bardzo dużą swobodę dostosowywania wyglądu. Natomiast jeżeli komuś zależy na czym innym, to po drugiej stronie barykady stoi LX, czy to LXDE, czy to LXQT, który jest bardzo lekkim środowiskiem graficznym, jeżeli takowego potrzebujemy. Ma minimalne zużycie CPU i RAMu. Z kolei, tak jak tutaj mieliśmy połączenie Ubuntu z KDE jako Kubuntu, tak tutaj mamy Ubuntu plus LX, to mamy Lubuntu. No i przede wszystkim takie GUI wykorzystujemy na takich komputerach, które są już naprawdę stare, czyli w dzisiejszych czasach mówimy tu 10-15 lat, i na nowoczesnych systemach operacyjnych z rodziny Windows czy macOS już by nie mogły działać. Natomiast zainstalowanie mu takiego LXDE czy jakiegoś Lubuntu da mu drugie życie i będzie mógł służyć jako domowy serwerek do czegokolwiek. No i jaka jest różnica w wyglądzie? To od razu widać w Gnomie i w Plazmie mamy, czy tam w KDE, jakkolwiek to nazwiemy, mamy ładne ikonki, jakieś takie wybajerowane kolorki i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o LXDE czy XFCE, czyli te mniej wymagające środowiska graficzne, to one są bardzo ubogie w jakiekolwiek elementy wodotryskowe, natomiast są wystarczająco funkcjonalne, żeby mogły właśnie pracować na starszych komputerach. Także to tak dla waszej ciekawości. No a teraz skończywszy opowiadać o tym, jakie mamy Linuxy, możemy porozmawiać, czym się ten Linux rzeczywiście charakteryzuje. Czyli zaczynamy tak naprawdę z pierwszym blokiem. I zaczniemy od tego,
że w przeciwieństwie do Windowsa, Linux, inaczej, Windows również posiada drzewiastą strukturę plików, ale Linux w przeciwieństwie do Windowsa posiada jeden folder nadrzędny zwany rootem, czyli korzeniem. Windows nie posiada korzeni, posiada partycje, od których dopiero rozwijają się zgodnie z nomenklaturą drzewa kolejne gałęzie, czyli jakieś pliki, znaczy foldery, załóżmy folder systemowy, w którym pracują kolejne foldery i kolejne, i kolejne, i kolejne, aż na końcu jakieś pliki. W Linuxie jest dokładnie to samo, natomiast różnica jest taka, że tu nie zaczynamy od jakiejś litery dysku typu C czy D, tylko zaczynamy zawsze od pojedynczego korzenia, który jest właśnie rootem i oznaczany jest symbolem slasha. I działa to mniej więcej tak, jak widzicie na tym obrazku, że w ramach naszego roota mamy wszelkiego rodzaju foldery systemowe. W ramach tych folderów systemowych mamy oczywiście jakieś inne foldery, mamy też różne pliki. Przy czym przypominam, że również te foldery nadal są plikami, tylko udostępnione są użytkownikowi w innej postaci. Jeżeli chodzi o to, jakie mamy katalogi w systemie Linux, to tak jak powiedziałem, główny folder, czyli root oznaczany slashem, to jest ten, który zaczyna całą naszą strukturę, a wszystkie pozostałe wchodzą w skład standardowej dystrybucji Linuxa, niezależnie od tego, jaka to jest dystrybucja. Mogą się gdzieś tam bardzo delikatnie różnić, ale ogólnie wygląda to mniej więcej tak samo. I bin zawsze posiada zestaw podstawowych narzędzi systemowych, czyli za każdym razem, jak uruchamiamy jakąkolwiek aplikację systemową, czy to będzie jakiś notatnik, czy to będzie kalkulator, czy to będą wszystkie komendy, których dzisiaj się będziecie uczyć, typu CP, MV, PWD i tak dalej, to są swoje własne programy, których kod wykonywalny, przechowywany jest właśnie w postaci plików binarnych w folderze bin. Folder boot posiada pliki jądra systemu oraz bootloader, czyli najbardziej głęboka warstwa samego systemu, która zarządza odpalaniem naszego komputera i uruchamianiem wszystkich powyższych warstw. Dev zawiera odnośniki do urządzeń systemowych, nie do jakiegoś rodzaju programów, tylko do urządzeń, czyli mówimy tutaj chociażby o zewnętrznych dyskach, mówimy tutaj chociażby o nośnikach typu CD i DVD i tak dalej, i tak dalej. ETC to jest folder zawierający pliki konfiguracyjne i ustawienia systemowe. Katalog Home zawiera wszystkie katalogi użytkowników wraz z ich dokumentami, muzyką i wszystkimi innymi plikami, które dany użytkownik zapisał na swoim własnym pulpicie, że tak powiem. Lib to są te wspomniane przeze mnie pliki bibliotek do programów z katalogów bin i sbin, czyli tutaj mamy tylko i wyłącznie pliki wykonywalne, czyli te, które po prostu wykonują dany kod, natomiast jeżeli one się muszą odwołać do jakiejkolwiek innej funkcji, to wszystkie, niezależnie od tego, ile ich tu jest, odwołują się do innych programów czy też innych plików bibliotek, które są zawarte w libie. Lost and found, praktycznie nigdy nie będziecie korzystać. Tu są jakieś pliki, które mogą tu trafić po błędach systemu. Mount to jest punkt montowania innych niż natywny systemów plików, przy czym mówimy tutaj o, załóżmy, podpięciu pendrive'ów, ale możemy tutaj mówić również o podpięciu dysków z sieci, czyli wszelkiego rodzaju remote'ach. To również je będziemy podpinać pod mounta. Media to jest również punkt montowań dla nośników wymienialnych, ale tylko w postaci takich jak pendrive, one się mogą zamontować w obu tych miejscach, przy czym w mediach zawartość bardziej CD, DVD będzie udostępniana niż w mącie. Opt to są pliki aplikacji, które są statycznie kompilowane. W procu będziemy mieli w zasadzie całą reprezentację działania naszego obecnego systemu i wszystkich procesów, czyli wywołując jakiekolwiek komendy typu top, która pokazuje nam zużycie aktualne procesora, czy też aktualne zużycie RAMu, dysków i tak dalej, to wszystko się zawiera właśnie w tym folderze. Root to jest katalog domowy użytkownika root. Nie mylić z tym rootem, bo mamy dwa
rooty. Pierwszy root to jest folder główny, oznaczony slashem. Drugi root to jest użytkownik, który jest de facto administratorem całego systemu i ma wszelkie prawa. On również jest nazwany rootem i ma swój osobny folder, żeby nie mylić go z home'em. SBIN to zawiera pliki wykonywalne do zarządzania systemem. Temp to oczywiście temporary, czyli wszystkie pliki tymczasowe. User to są pliki dokumentacji systemu i aplikacje, które sobie użytkownicy tutaj wrzucą. A var to wszystkie pliki, które są dynamiczne, czyli wszelkiego rodzaju logi systemowe, bazy danych i tego typu rzeczy, które bardzo często ulegają zmianom, tak jak już mówiłem. Dobra, przejdźmy do ćwiczeń praktycznych. I teraz mam nadzieję, że wszyscy macie otwarte już swoje własne Cloud Shell'e i macie swoje terminale. I w ramach tych ćwiczeń ja będę pokazywał slajd. Na tym slajdzie będzie omówienie szybkie, co robi dana komenda. Natomiast potem chciałbym, żebyście dosłownie poświęcili minutkę, żeby sobie wpisać taką komendę i żeby przetestować, jak ona działa. Jeżeli ktoś nie ma przygotowanego Cloud Shell'a, to trzeba by się zalogować na swojego Gmaila i w nowej karcie, ale w tej samej przeglądarce, która jest zalogowana do Gmaila, wystarczy wpisać Cloud Shell i wtedy pierwszy link z Google'a to jest właśnie ten, wystarczy w niego kliknąć. Tam będzie po lewej stronie na środku ikonka Open Cloud Shell, poczekać chwilę i wyświetli się terminal, na którym będzie można pracować. Dobra, zaczynamy od mana i helpa, dlatego że w dzisiejszych czasach może już nie tak bardzo, ale w czasach, kiedy powstawały Linuxy, kiedy były bardzo popularne, czyli mówimy tutaj o czasach pre-2000 albo też nawet wczesne 2000 lata, kiedy dostęp do internetu nie był tak popularny jak dzisiaj i był przede wszystkim bardzo drogi, to te komendy udostępniały nam de facto całą dokumentację dotyczącą programu, który chcemy sobie wykorzystać. Dlaczego mamy dwie opcje? Dlatego, że mamy przede wszystkim zewnętrzną, dedykowaną stronę z instrukcją obsługi dla jakiegoś narzędzia i to jest wtedy MAN, czyli skrót od manual, czyli po prostu to jest napisana instrukcja obsługi, która de facto jest spakowana do odrębnego narzędzia, do odrębnej jakiejś stronki. Wpisując MAN i nazwę danego narzędzia, zostaniemy tam przeniesieni, żeby stamtąd wyjść, należy nacisnąć Escape albo wpisać Q. Jeżeli chodzi o helpa, to help jest dużo prostszą metodą uzyskania pomocy. Przede wszystkim nie przekierowuje nas nigdzie indziej spoza danego terminala, tylko w ramach tego terminala wyświetli nam po prostu pomoc dotyczącą tego narzędzia. Natomiast zazwyczaj musicie też wiedzieć, że help wyświetla tylko te najbardziej popularne elementy, które mogą nam się przydać w danej chwili, natomiast man zawiera wszystko. Spróbujcie sobie wpisać właśnie man i man --help. Dosłownie minutka na to i będziemy szli dalej. Darek pisze, że ciekawe, że jest man na mana. Jest, dlatego że to jest standard POSIX. Generalnie jest to takie same narzędzie jak każde inne, w związku z tym też musi mieć mana. Dobra.
To tak, żebyście wiedzieli, że zawsze możecie z tego skorzystać. Natomiast tak jak mówię, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet do dyspozycji, to i tak w większości przypadków ludzie wyszukują to w przeglądarce internetowej zamiast w manualu. Dobra, kolejna komenda z tych podstawowych to jest komenda PWD. Jeżeli jesteście tacy sami jak ja i lubicie wiedzieć, od czego jest akronim, żeby łatwiej było to zapamiętać, PWD to jest skrót od Print Working Directory, czyli wydrukuj obecny katalog. A dlaczego wydrukuj? To jest naleciałość jeszcze z czasów, kiedy nie było monitorów, tylko komunikacja z komputerem była po prostu za pomocą jakichś kart perforowanych i input się wsadzało jako właśnie jakieś karty perforowane i output był w podobnej formie wyświetlany przez komputer, więc generalnie stąd jest naleciałość językowa, że wyświetlanie czegokolwiek na pulpicie to również jest drukowanie. Jak wejdziecie sobie domyślnie na waszego Cloud Shella i w głównym oknie wpiszecie PWD, to on zwróci wam analogicznie, nasz użytkownik to jest oczywiście pandaacademy.pl, w waszym przypadku będzie to slash, czyli wasz root, home i dalej będzie nazwa waszego użytkownika, do którego jesteście obecnie zalogowani w Google. Kolejna komenda z tych podstawowych to jest ls, który jest skrótem od po prostu list. I teraz ls jest pierwszą z tych komend, które wykorzystują tak zwane przełączniki, czyli dodatkowe opcje, które zmieniają funkcjonalność głównej komendy. I w przypadku zwykłego ls-a powinniście dostać wynik w postaci tylko i wyłącznie README Cloud Shell TXT, natomiast przełącznik minus a, znaczący all, pokazuje nam również te elementy, które są domyślnie przed użytkownikiem ukryte, w związku z czym będziecie widzieć tutaj znacznie więcej elementów, między innymi kropka i dwie kropki, które są odnośnikami do obecnego katalogu i katalogu nadrzędnego, bash history, bash logout, bash rc i wszelkiego rodzaju inne konfigi, o których dowiecie się w późniejszym czasie, natomiast na tę chwilę chciałbym, żebyście tylko wiedzieli, że taka funkcjonalność istnieje. ls. Skoro już wiemy, jak wygląda ls podstawowy, to jeszcze kilka suplementów. Istnieje funkcja, która pokazuje nam więcej informacji na temat plików, które znajdują się w obecnym katalogu i to jest przełącznik minus małe l. Istnieje również przełącznik duże a, czyli również all, tylko zwróćcie uwagę, że w przypadku małego all wspomniałem, że mieliśmy również odnośnik jednej kropki i dwóch kropek, czyli do siebie samego i do katalogu nadrzędnego. W przypadku ls minus duże a nie ma tych dwóch folderów, mamy tylko i wyłącznie zawartość bieżącego folderu. No i w końcu jeden z najbardziej popularnych i najbardziej wartościowych przełączników przy pracy z systemami operacyjnymi z rodziny Linux to jest przełącznik minus h, który oznacza human, czyli dosłownie wyświetl zawartość danej komendy w formacie, który jest zrozumiały dla człowieka. Więc o ile tutaj mówimy na przykład, że mamy total 4, tak tutaj widzimy, że chodzi o 4 kilobajty. Nie, że po prostu gdzieś tam jest w tle zapisane w komputerze, że on ma 4 kilobajty. My tutaj mamy to wyświetlone wprost. I o ile w tym konkretnym przypadku to może ma mało znaczenia, o tyle wierzcie mi, że jeżeli będziecie sprawdzić, ile macie jeszcze wolnej przestrzeni na dysku, to nie chcecie mieć tego podanego w bajtach, tylko jednak w gigabajtach czy tam megabajtach, w zależności ile wam jeszcze tego miejsca zostało. Stąd przełącznik minus human będzie bardzo, bardzo wartościowy. L małe, duże A, H małe. Dobra, to skoro wiemy już, że mamy w ramach naszego folderu obecnego jakiekolwiek inne foldery, możemy sobie spróbować przejść do innego katalogu i mamy tutaj komendę do tego, która się zowie CD, czyli Change Directory z języka angielskiego, czyli po prostu zmień katalog. I możemy go wywoływać na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy mu wprost podać
katalog, do którego chcemy się dostać względem obecnego katalogu, czyli jeżeli na naszej liście mielibyśmy katalog dokumenty, to wtedy do niego wejdziemy. Możemy mu podać pełną ścieżkę, a możemy mu podać ścieżkę względną wobec naszego katalogu, czyli w tym przypadku powrót do ścieżki wyżej. Spróbujcie sobie zgodnie z tym, co ja mam tutaj na screenie, zrobić cd/etc. On was powinien wtedy do etc przenieść. Następnie możecie spróbować zrobić cd i dwie kropki, to wyjdzie wam do roota. Mikroszczep, zdefiniuj, co masz na myśli przez poprzedni katalog. Jeżeli myślisz, że katalog, z którego wyszedłeś, to nie, za chwilę będzie do tego CD minus. Natomiast dwie kropki to jest katalog nadrzędny. Dobra. No i suplement, bo już skoro wspomniałem, możemy wykorzystać samą komendę CD, która z automatu wyśle nas do naszego home'a. To jest po prostu alias do CD tilde. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że home z nazwą waszego użytkownika zmienia tutaj jakby ikonkę. Nie jest to już slash, tylko tilde. Więc CD i CD tilde oznaczają dokładnie to samo, czyli przeniesienie wprost do naszego katalogu domowego. Natomiast zgodnie z tym, co wspomniałem przed chwilą, jeżeli byśmy się gdzieś przenieśli, a następnie wywołamy komendę CD minus, to on przywróci nas do katalogu, z którego przeszliśmy do obecnego katalogu, czyli po prostu cofnie nam poprzednią komendę CD. Więc tak jak tutaj mamy na przykładzie, zrobiłem po prostu CD i on mnie wysłał do Home Panda Academy, zrobiłem CD minus, on mnie z powrotem wysłał do roota, dlatego że stamtąd przyszedłem. Dobra. Idźmy dalej. Skoro już wiemy, jak możemy sprawdzić stan obecnego katalogu i co się w nim znajduje, jak możemy przechodzić między katalogami, to jeszcze możecie zwrócić uwagę, że jest takie ciekawe narzędzie, które nam wyświetla dokładnie listę wszystkich elementów, które mamy w ramach naszego systemu. I to jest taki bardzo przykładowy schemat, jakby mogło coś wyglądać, czyli mamy jakiś katalog główny, od niego odchodzi jakiś plik, od niego odchodzi inny katalog, w którym mamy jeszcze podkatalogi i podpliki, i jeszcze jeden katalog, i jeszcze jeden plik, i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie, żeby wyświetlić sobie taką listę, musimy użyć komendy tree, czyli po prostu z angielskiego drzewo. A jak chcemy sobie sprawdzić tylko i wyłącznie zawartość konkretnego jednego katalogu, to musimy zrobić przełącznik minus duże L z tym katalogiem, a ewentualnie możemy też zmniejszyć wielkość wyświetlania za pomocą minus L1 i na przykład kropki, która mówi nam do linii naszej kropeczki tutaj na górze. Jeżeli tree z jakiegokolwiek powodu byłoby niedostępne na shellu, to należy wykorzystać funkcję, tak, dokładnie tak jak Mateusz napisał na czacie, czyli aptem zainstalować ją po prostu w Cloud Shellu. Część z tych funkcji jest domyślnie zainstalowana na Ubuntu, ale myśmy chcieli wykorzystać Cloud Shella z punktu widzenia tego, żebyście nie musieli sobie robić maszyn wirtualnych, tylko żebyście mogli pracować normalnie, więc może się tak zdarzyć, że jakiś z tych komend nie będzie na Cloud Shellu i trzeba ją po prostu zainstalować za pomocą sudo apt install na przykład tree. Możecie dodać przełącznik minus Y, który automatycznie wam potwierdzi.
Dobra. No i skoro jesteśmy przy tym, jak wyglądają elementy drzewa, to jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, jak się poruszamy w systemie właśnie za pomocą odniesień względnych. O tym, w zasadzie ja już o tym wszystkim opowiedziałem, natomiast to jest tylko takie powtórzenie, żebyście wiedzieli, że slash oznacza katalog root, tilde oznacza katalog domowy i to jest de facto zawartość zmiennej home. Dwie kropki to jest katalog nadrzędny, czyli parent, a kropka oznacza obecny katalog, czyli po prostu zmienna PWD. Tu jest jeszcze zaznaczony tabulator, który mówi nam o tym, że jeżeli wpisujemy sobie jakąś ścieżkę i wiemy, że ta ścieżka na pewno tam istnieje, to możemy zamiast pisać CD dokumenty, możemy zrobić CD do, nacisnąć taba. Jeżeli on wykryje, że tam jest folder o nazwie dokumenty, to on nam rozwinie tę nazwę i sam ją wpisze do końca. To tak tylko, żebyście wiedzieli. Dobra. Touch. Dobra, dostałem informację, że nie zmieniają się slajdy. Czy to u wszystkich się nie zmienia i nie widzicie slajdu touch, czy tylko u jednej osoby? Wiadomości. Dobra, no to tylko jedna osoba w takim razie, bo dużo ludzi widzi wszystko. Dobra, no to teraz tak, skoro przeszliśmy przez to, jak się poruszać, to może przejdźmy sobie do tego, jak tworzyć swoje własne pliki i katalogi. Aby stworzyć plik, należy dotknąć system plików, touch z angielskiego znaczy dotknąć i po prostu uruchamiamy komendę touch i dajemy mu nazwę jakiegoś pliku, który chcemy stworzyć. Ja nazwałem go jako plik 1, zwróćcie uwagę na screena, zrobiłem touch plik 1, następnie wylistowałem sobie tylko pliki jawne bez przełącznika A i on się tutaj pojawił. Zróbcie to sobie. Dobra. To teraz jak stworzyć katalog? Można sobie stworzyć katalog za pomocą mkdir, co znaczy make directory. Z języka angielskiego directory to jest oczywiście katalog, make to jest stwórz. No i podobnie jak touch nazwa pliku, tak mkdir poda nam nazwę jakiegoś katalogu. Natomiast przełącznik minus p pozwala nam wywołać dwie rzeczy. Pierwsza to jest stworzenie całej ścieżki, czyli jeżeli zrobiłbym mkdir, załóżmy mkdir dokumenty, a następnie chciałbym, żeby były dokumenty, nie wiem, praca dyplomowa, styczeń i coś jeszcze, to w normalnym mkdirze musiałbym je robić stopniowo, czyli najpierw dokumenty, przejść do dokumentów, stworzyć praca dyplomowa, przejść do pracy dyplomowej, dodać styczeń i tak dalej. Natomiast przełącznik minus p pozwala nam zrobić całość naraz, czyli dokumenty slash praca dyplomowa slash styczeń, on nam stworzy wszystkie trzy katalogi jeden po drugim. Natomiast on ma jeszcze drugie działanie, a mianowicie zwróćcie uwagę, że jeżeli miałbym wcześniej dokumenty stworzone, tak jak tutaj wpierw stworzyłem, tak, zwykły mkdir za drugim razem powie mi, że on nie może takiego katalogu stworzyć, bo on już istnieje. Przełącznik minus p pozwala zignorować to i on po prostu nam ani nie stworzy, ani nie powie, co jest bardzo ważne, jeżeli piszemy jakieś skrypty i chcemy mieć zawsze pewność, że ten konkretny katalog istnieje, ale nie chcemy, żeby nam wywalił się błąd, jeżeli wcześniej był stworzony z jakiegokolwiek powodu, bo nam się wtedy cały skrypt zepsuje. Taki przełącznik minus p pozwala nam obejść ten błąd i po prostu on się wtedy nie wyświetli i będziemy mogli normalnie dalej ten skrypt uruchamiać. Także zgodnie z tym, co tu widzicie, mkdir dokumenty będzie widoczny za pomocą ls. Zwróćcie też uwagę, że nawet Cloud Shell koloruje nam foldery, żeby rozróżnić je od plików. To taki
wizualny protip dla użytkownika, co jest folderem, a co jest zwykłym plikiem. Dobra, no to teraz tak, skoro stworzyliśmy jakiś katalog, to fajnie by było wiedzieć jeszcze, jak się go usuwa. No to skoro mieliśmy mkdir, czyli stwórz directory, to jest jeszcze kwestia rmdir, czyli remove directory. I tutaj możemy sobie po prostu również podać mu nazwę, w związku z czym stwórzcie sobie mkdir dir ls, a następnie remove dir, żeby go usunąć. Agnieszka, dokładnie to jest to, co mówiłem. Zwykły mkdir nam tego nie stworzy, natomiast przełącznik minus p nam to umożliwi. Dobra. OK. Następnie mamy komendę cp, która jest po prostu skrótem od copy. Copy, jak sama nazwa wskazuje, kopiuje nam zawartość katalogu do innego katalogu, albo tworzy kopię naszego, zawartość pliku do innego katalogu, albo tworzy nam kopię tego samego pliku w tym samym katalogu. Czyli mamy dwie możliwości działania takiego cp. Po pierwsze, jak widzicie na tym przykładzie, możemy zrobić cp plik 1 i wkopiować go do folderu dokumenty plik 1, ale możemy też zrobić cp plik 1 na plik 2 i wtedy zawartość tego pliku skopiowałaby się do tego pliku. One są oczywiście puste, natomiast to nie zmienia faktu, że możemy tak zrobić. Spróbujcie sobie najpierw cp plik 1 do dokumenty plik 1, przejdźcie sobie do dokumentów i zobaczcie, że się taki plik stworzył, następnie wróćcie piętro wyżej do home'a i spróbujcie skopiować plik 1 do plik 2, zobaczycie, że się wtedy pojawił. Dobra. No to skoro możemy kopiować, to jeszcze możemy przenosić. Przy czym ciekawostka, w systemie Linux nie istnieje coś takiego jak funkcja rename. Nie istnieje, nie ma jej. Zamiast tego właśnie jest move, czyli nie możemy sobie zmienić nazwy pliku de facto, ale możemy wyciąć i wkopiować ten sam plik już pod inną nazwą. Zakładam, że w systemie Windows działa to dokładnie tak samo, natomiast tam jest po prostu udostępniona dla użytkownika funkcja zmień nazwę nawet w terminalu, natomiast jeżeli chodzi o Linuxa, to nie ma takiej funkcji, która by mówiła rename czy cokolwiek innego, jest po prostu move, a w namiasie mamy rename. I teraz, jeżeli zrobimy analogicznie do tego, co mieliśmy w przypadku cp, czyli było wtedy cp plik 1 do dokumenty, tak jeżeli zrobimy mv, to nie dość, że możemy go tam wkopiować, to jeszcze możemy jednocześnie mu zrobić zmianę nazwy. Możemy też również po prostu zrobić move plik 2 na plik 3 i wtedy plik 2 zniknie, a w zamian za niego pojawi się po prostu plik 3. Jeżeli zwróciliście uwagę, to tu jest dokładne odwzorowanie wyników tych komend w postaci screenshotów. Odpowiadając Mikroszczepowi, jeżeli będziesz miał już plik o takiej nazwie w katalogu docelowym, to owszem, możesz go nadpisać. Natomiast tutaj w przypadku tych ćwiczeń tam już takiego pliku nie powinno być, więc nic się nie stanie. Dobra. No i mały suplement do copy i move.
mamy dwa przełączniki, które są bardzo istotne w obu tych komendach, mianowicie minus F, czyli force, który po pierwsze nie pyta o pozwolenie, a po drugie de facto przymusza wykonanie tego polecenia. No i w końcu minus R, czyli recursive, kopiuje bądź też przenosi zawartość wszystkich podkatalogów, a nie tylko głównego folderu. Dobra. No i w końcu RM, o które wcześniej było pytanie. RM pozwala nam usuwać zarówno pliki, jak i katalogi. Przy czym ważna uwaga, RM minus R usuwa nam katalogi wraz z ich zawartością. Możecie sobie znowu spróbować RM na pliku 4, wtedy zostanie już tylko jedyneczka. Dobra. No i suplement również do RM-a, minus F już mówiłem, minus R już mówiłem, jest jeszcze minus D, który pozwala nam usunąć tylko i wyłącznie przełącznik directory, pozwala nam usunąć tylko i wyłącznie katalog, dlatego że przełącznik jest od nazwy directory i pozwala usunąć tylko i wyłącznie pusty katalog. No i tutaj małe było pytanie, rm-rf slash, tak jak mówiłem wcześniej, pewnie jesteście się w stanie domyślić, że slash był rootem. To była komenda, która jeszcze kilka lat temu mogła nam zepsuć cały system operacyjny, dlatego że usuwaliśmy sobie zawartość całego folderu z naszym Linuxem i po prostu system przestawał działać. W obecnych dystrybucjach już od kilku lat on nam na to nie pozwoli, chyba że mamy dodatkowy przełącznik, który jest 18 bodajże znakowym hasłem, składający się z trzech wyrazów do wpisania, żebyśmy byli na pewno pewni, że chcemy usunąć slasha, a nie cokolwiek innego. Dobra. Clear. Clear czyści nam zawartość terminala, czyli jeżeli mamy po prostu już dużo wszelkiego rodzaju komend wypisanych obecnie na terminalu, to możemy wykorzystać komendę clear i wykasować całą jego zawartość. No i teraz bardzo krótkie zadanko. Wejdźcie sobie do folderu dokumenty. Wejdźcie do pliku plik 1, korzystając z edytora po lewej stronie menu i wpiszcie sobie treść pliku 1, a w pliku 2 treść pliku 2. A na samym końcu użyjcie komendy wget z panem Tadeuszem, aby pobrać go po prostu do waszych Cloud Shelli. Taka to komenda do wpisania w Cloud Shell'a.
Jeżeli ktoś nie ma wyświetlonego menu po lewej, to może wykorzystać komendę nano, na przykład nano plik 1, wpisać do środka treść pliku 1, a następnie zrobić Ctrl O i Ctrl X. Jak pisałem to ćwiczenie, to miałem normalnie obok terminala po lewej stronie menu i tam można było kliknąć po prostu w wizualny edytor tego, co się znajduje na maszynie wirtualnej. Dobra, mamy to. Dobra, jeszcze minutka. Mamy to? Ctrl X. Pana Tadeusza udało się pobrać? Super. Dobra, dostaję komunikaty, że coraz więcej osób ma, także możemy iść dalej. To teraz bardzo proste ćwiczonko, a mianowicie funkcja cat. Cat jest skrótem od concatenate, czyli scal pliki i po prostu, tak jak zgodnie z tym, co mówi nazwa angielska, pozwala nam ta funkcja wyświetlić albo zawartość jednego pliku, albo wielu plików tekstowych na ekranie jednocześnie. Zwróćcie uwagę, że możecie wywołać cat plik 1 i on wam wyświetli tylko zawartość pliku 1. Natomiast jeżeli zrobicie cat po kolei plik 1, plik 2, to on wam zawartość tych plików scali jeden po drugim i wyświetli w terminalu. Natomiast wywołanie cat pantadeusz.txt wyświetli wam całą zawartość książki z dysku. Spróbujcie sobie i idziemy dalej. Jeżeli za wolno wam printuje, to możecie zrobić Ctrl C. Zbyszek, cat tylko wyświetla. W sensie on może ci scalić te pliki, ale tylko i wyłącznie na terminalu. Natomiast jeżeli chciałbyś zapisać wynik tego, to musiałbyś przekierować strumień do jakiegoś innego pliku, ale przekierowanie strumieni będzie dopiero na kolejnych zajęciach. Dobra.
No to teraz tak. Niektórzy z Was mieli problem z wyświetleniem całego pana Tadeusza. Poniekąd było to celowe, żeby Wam pokazać, że nie każdy plik warto wyświetlać zawsze cały. I po to istnieją swoiste komendy, które pozwalają nam wyświetlić tylko ograniczoną ilość linii z danego pliku. Jedną z takich komend jest head razem z przełącznikiem wartości linii, czyli po prostu wyświetla pierwsze x linii pliku tekstowego, które damy. Head oczywiście z angielskiego głowa, czyli w naszym przypadku ja mam umieszczone head minus 5 na pliku pantadeusz.txt, co jak widzicie wyświetliło mi pierwsze 5 linii. Dlaczego mam tylko 4 na screenie? No dlatego, że piąta jest pusta, a nie chciałem, żeby brzydko wyglądało. No i zakładam, że przy wywołaniu heada już nie będzie problemu z tym, że cały pan Tadeusz się musi przemielić, bo on tylko pobierze pierwszych kilka linii. Możecie sobie spróbować 5, 10, 15, jakkolwiek, nadal będzie to dużo szybsze. Analogicznie do heada możemy zrobić taila. Tail, czyli po prostu ogon z angielskiego i dokładnie w ten sam sposób, zamiast wyświetlać pierwsze 5 linii, to wyświetli nam ostatnie 5 linii, czy też ile linii sobie zażyczycie, żeby było udostępnione. Możecie również sobie spróbować. W tym przypadku, jak widzicie, mam nawet 6 linii. Chociaż nie. To jest po prostu złamana linia ze względu na terminal. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zgadza się wszystko. Oczywiście jest more, jest less. Spokojnie. Dobra. Jest jeszcze przełącznik tail minus F, czyli follow na ogonie, które odświeża nam treść pliku, kiedykolwiek pojawi się w nim nowa treść. Ctrl V możesz prawym przyciskiem myszy kliknąć na terminal. A wracając do tematu, tail minus F, tak jak jest napisane tutaj, pozwala nam między innymi na czytanie logów na żywo. Czyli możemy mieć odpalony jeden terminal, na którym mamy tail minus F na pliku logów, a normalnie na drugim terminalu możemy wtedy wykonywać jakieś zadanie i będziemy na bieżąco widzieli, czy elementy tego zadania wyświetliły się nam na logach. O logach też będziemy mówili w późniejszym terminie. Dobra. To przejdźmy teraz do grepa. Grep, o ile mi wiadomo, nie jest żadnym akronimem. Mogę się mylić, natomiast ja nie znam tego, żeby to był jakikolwiek akronim. Co robi grep? Grep pozwala nam wyświetlić tylko te linie z całego pliku, które spełniają warunek wpisany do komendy, czyli konkretnie spełniają warunek, że istnieje dana fraza w danym pliku. O, i w tym przypadku Litwo na pliku pantadeusz.txt wyświetli nam tylko jedną linię, na której widnieje słowo Litwo. O, proszę. O, to widzicie, tego nie wiedziałem. Global Regular Expression Parser. Dobra. To było bardzo podstawowe wykorzystanie słowa Litwo.
grepa oczywiście. Natomiast możemy wykorzystywać tę konkretną komendę w dużo więcej sposobów. Po pierwsze, możemy wykorzystać minus V, który jest de facto wyszukiwaniem odwrotnym, czyli wyszuka nam tylko te linie, które nie zawierają konkretnego wzorca, co jest na przykład super w momencie, kiedy musimy znaleźć jakiś konkretny log, załóżmy. Chcemy wyświetlić wszystkie logi, które nie zawierają, załóżmy, słowa error. No to wtedy możemy wykorzystać właśnie taki grep minus V. Grep minus I z kolei ignoruje wielkość wyszukiwanych liter we wzorcu. Czyli jeżeli chcielibyśmy wyszukać, załóżmy, słowo Tadeusz w książce Pan Tadeusz, no to musimy normalnie wpisać Tadeusz z wielkiej litery, żeby został znaleziony. Natomiast przy grepie minus I możemy wpisać małe bądź duże, nie ma znaczenia, w obu przypadkach zadziała. Grep minus R pozwoli nam przeszukać wszystkie pliki wewnątrz podanej ścieżki w poszukiwaniu konkretnego wzorca. Czyli załóżmy, mamy 10 plików z logami umieszczonych w czterech różnych katalogach, to na głównym katalogu wpisujemy grep minus R i szukamy, załóżmy, loga security, to on wtedy przejdzie przez wszystkie te pliki, aż znajdzie nam ten, który zawiera taką frazę i wyświetli nam zawartość wtedy tej frazy. No i w końcu grep minus C zwraca ilość linii, które zawierają szukany wzorzec. Chciałbym, żebyście sobie przećwiczyli na słowie Tadeusz i C. Czyli i po prostu najpierw zróbcie sobie Tadeusz z wielkiej litery, a potem z małej, a w przypadku C z wielkiej litery wpiszcie i zobaczcie, ile tych Tadeuszów się wam zwróci. I minutka na zrobienie. Czyli dokładnie grep minus i Tadeusz. O, tak jak wpisałem właśnie w czacie. Grep minus i, słowo Tadeusz w tekście Pan Tadeusz txt. I zamiast minus i może być oczywiście potem minus c. Swoją drogą, przełączniki można ze sobą łączyć, więc możecie też zrobić po prostu przełącznik minus i minus c jednocześnie, albo po prostu i c, czyli złączyć dwa przełączniki w jedno. Super. 183 wystąpienia Tadeusza. No to zrób grep minus V i w ilu liniach nie ma Tadeusza? Grep minus C minus V w znaczeniu. Huch. No to nie dziwota, że strumień zamulał przy 11 tysiącach linii prawie. Dobra, super, mamy to. No i wracając jeszcze, wcześniej padło na czacie, że istnieje jeszcze less i more. Owszem, istnieją. I generalnie less pozwala nam wyświetlić cały plik jako jedną stronę, po której możemy się poruszać tak jak na przykład w manie, czyli wyszukiwać za pomocą slash jakaś fraza, wychodzimy z tego za pomocą Q. Generalnie po prostu odpalamy zewnętrzny edytor, na którym możemy się poruszać już w tym pliku. To tak tylko informacyjnie. More robi dokładnie to samo. Tylko zamiast wyświetlać wszystko na jednej stronie, more dzieli cały plik na podstrony, które ładniej się po prostu i łatwiej czyta. Czyli nie załaduje nam całego pliku naraz, tylko po prostu będzie nam ładował strona po stronie, tak jakbyśmy chcieli to czytać, załóżmy, w czytniku e-booków
Kindla. Spróbujcie sobie różnicę między less pan Tadeusz TXT, tak jak z tego slajdu z minus n, a more minus n pan Tadeusz TXT. W obu przypadkach wychodzimy poprzez Q. Dobra. Bardzo prosta komenda systemowa. Agnieszka, spróbuj bez minus n w takim razie. Może na tym Cloud Shellu nie działa. OK. No, wracając do watch i date. Watch wykonuje komendę wielokrotnie, czyli po prostu przechodzimy do pełnej strony, która cały czas odświeża nam dany program i wyświetla jego zawartość. Natomiast date pokazuje aktualny czas, więc możemy sobie wyświetlić po prostu watch date. Wyświetli się nam zupełnie nowa strona, na której będziemy widzieli odświeżający się czas. Minus n1 w tym przypadku oznacza ilość linii, które zostaną wyświetlone. Nie będzie się wyświetlało linia pod linią, tylko po prostu w ramach jednej linii. Spróbujcie. Oczywiście wyjść z tego możemy za pomocą Q albo Escape'a. Ewentualnie możemy też pisać Exit. Powinno również zadziałać. Dobra. Alias. Na czacie już padła ta nazwa, że grep jest aliasem do innej komendy. Alias to jest własna nazwa dla jakiejś innej komendy. Jak to działa? Możemy sobie stworzyć jakąś własną komendę, która jest w jakikolwiek sposób skomplikowana. Załóżmy, mamy komendę grep minus rn minus e. I nie chcemy za każdym razem tego wpisywać, to możemy zrobić alias szukaj równa się, wpisujemy sobie wtedy taką komendę i następnie możemy wpisać tylko i wyłącznie szukaj i jakąś wartość, którą chcemy szukać, a on znajdzie już nam tą wartość, bo odwoła się po prostu do komendy, która była wcześniej do niego przypisana. Spróbujcie sobie wpisać, tak jak tutaj, alias szukaj grep minus rn spacja kropka spacja minus e. Jak komuś nie zadziała, to ewentualnie bez tej kropki, a następnie zgodnie ze screenem wpiszcie sobie szukaj Tadeusz i zobaczycie, że on wykona wam dokładnie to samo, tak jak byście wpisywali tego grepa. Nie. Nawet jak zamkniesz terminal i przywrócisz, to zniknie, dlatego że nie jest to dodane do zmiennych środowiskowych. O tym, jak się dodaje elementy do zmiennych środowiskowych i do terminala permanentnie, dowiecie się na kolejnych zajęciach. W sensie nie następnych, tylko w toku po prostu tego szkolenia. Dokładnie tak, Darek. Wyprzedzasz troszkę nam fakty.
Dobra, idźmy dalej. Nano. Już z niego korzystaliście. Tutaj miałem dopiero nadzieję, że będziemy mogli wykorzystywać go dopiero teraz. W każdym razie Nano jest edytorem tekstowym, który jest zazwyczaj domyślnie wbudowany w dystrybucji Linuxa. Nano działa troszeczkę tak jak Word w tym znaczeniu, że obsługuje się go po prostu strzałkami, backspacem, enterem i tak dalej. Zapisanie pliku robi się poprzez Ctrl-O, co tu jest napisane jako write out, natomiast wyjście z pliku to jest Ctrl-X albo Ctrl-Q. Jedno z dwóch. Ale ponieważ większość z Was już miała Nano, więc nie musicie tego jeszcze raz robić. Tu tylko dodam tyle, że Nano możemy otwierać zarówno istniejący już plik, tak jak w tym przypadku Pan Tadeusz, on się otworzy cały do edycji, ale możemy też otworzyć zupełnie nowy plik, tak jak Touch, tylko w tym przypadku od razu będziemy mieli go do edycji i będziemy mogli coś do niego wpisać. Analogicznym narzędziem, dużo starszym, dużo potężniejszym, ale też dużo trudniejszym na wejściu jest Vi bądź Vim. Natomiast tutaj nie będziemy przechodzić przez strukturę Vima, dlatego że w dzisiejszych czasach jednak korzysta się z trochę innych edytorów, przede wszystkim jakieś Visual Studio Code, które jest w stanie się podłączyć do zdalnego serwera. Natomiast aby się zapoznać z Vimem, zachęcam do wejścia sobie w tę stronkę, czyli www.openvim.com, która jest jednocześnie tutorialem i szkoleniem z tego, jak się z Vima korzysta. No a generalnie taki mały protip, że jeżeli już wejdziecie do Vima, to żeby z niego wyjść, należy wpisać dwukropek WQ albo dwukropek Q z wykrzyknikiem i Enter. Tak, dokładnie, bo jak Krzysiek napisał, bo nikt nie wyjdzie. No i tylko taki mały suplement, że każda z tych komend, które teraz przeszliście, ma swoje dodatkowe przełączniki, którymi można modyfikować działanie, stąd minus minus help bądź też internet jest dla Was zawsze bonusem do sprawdzenia tego, jak co działa. No i małe zadanie domowe. Dostaliście już zapewne materiały, które dzisiaj robiliśmy na zajęciach. Jeżeli nie, to pewnie jeszcze dostaniecie na Discordzie. Chciałbym, żebyście sobie przećwiczyli wszystko to, co tu dzisiaj przeszliśmy w postaci takiego zestawu ćwiczeń. Zwróćcie uwagę, że tu jest kwora, dlatego że potem będziemy zmieniać nazwę folderu, żebyście nie myśleli, że to było akurat małe typo z mojej strony. To jest celowe. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze zajęcia. Jest idealnie 19:59, także wyrobiliśmy się na styk. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli nie macie, to dziękuję uprzejmie i również zapraszam na za tydzień. Będziemy kontynuować dalsze etapy naszego szkolenia.